ja. Główne na okonia, na chłopaka. Meta. Nie no. Ekstra. No tu mosiężne też. Też tu. Foblery. Talenta masz. Strażaki. Też są. Masz talenta. To pstrągowe takie. Odczepiacze i drzewa. Tu są któreś tonące, takie na głębszą wodę, więcej ważą, nie? A tak, siedzisz. W piwnicy robisz? Tak. Trzeba mieć rękę. No jak, trzeba mieć jakieś... Nie, nie, to nie jest tak. Kiedyś... Chciałem was przywitać po raz piąty już na tej imprezie Puchar Jeziora Woświn. Jest to są to zawody, jak wiecie, tylko i wyłącznie, gdzie punktowany jest szczupak. Tak jak w tym roku, tak jak co roku będziemy łowili tylko i wyłącznie szczupaki, aczkolwiek pan Michał, czyli właściciel wody, zdecydował, że będziemy łowili na żywej rybie. Dlatego, że szczupaki w tym roku jakoś tak miały przez tą pogodę problem z wytarciem się, więc zadecydował, że łowimy na żywej rybie. Wszystkie szczupaki, które złowicie, proszę przechowywać w siatce, proszę przechowywać na grawkach. I jak złowicie tą rybę, to proszę do mnie dzwonić na telefon. Ja powiadomię pana Jurka, który też będzie na pewnym odcinku akwenu wodnego, który zmierzy, zważy, znaczy generalnie zmierzy, bo będzie długość ryb się liczyła. Zmierzy tą rybę i ryba wróci do wody. Więc jeżeli możecie sobie, zapiszcie numer do mnie, jeżeli ktoś nie ma. 501 790 082 501 790 082, to jest numer w oraż. Jeżeli ktoś ma play za darmo, to mogę podać play. 790 501 337 501 790 337 082 790-790-082. Łowimy na całym akwenie jeziora Woświn, łącznie z muchą, łącznie z trollingiem. Nie łowimy tylko na żywca i na trupka. Cóż jeszcze, wymiar ochronny jest 50 cm szczupaka. Tak jak powiedziałem, łowimy tylko i wyłącznie szczupaka. Bardzo proszę o to, żeby przestrzegać przepisów, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na łodzi. Chodzi mi o jakiś kapok, chodzi mi o jakieś koło ratunkowe, gdyż my jako organizatorzy odpowiadamy za to, że wy tutaj pływacie. Jeżeli coś, nie daj Boże, się stanie, my za to wszystko odpowiadamy. Także jeżeli nie macie, ja mam kapok jakieś 5 sztuk, to mogę komuś pożyczyć ten kapok, po to, żeby tam po prostu nie było żadnych problemów. Wędkujemy od godziny 8.15, 8.20, zaraz po odprawie wędkujemy do godziny, do której chcecie, 14, 13.30? Do 14? Dobra, to wędkujemy do godziny 13. Po godzinie 13 do 13.30 spływamy tutaj. Myślę, że pani Bożenka się wyrobi z cateringiem do 13.30, bo o 13 ona tutaj miała w ogóle być, bo była założenie takie, że do 14 łowimy. No ale spoko, do niej zadzwonię, to będzie wcześniej. Więc do 13.30 spływamy tutaj i do 14.30 myślę będzie ogłoszenie wyników. Także do wygrania jest łódka. Drugie miejsce jest wędka i kołowrotek. Oczywiście mamy też niespodzianki od firmy HRT dla najmłodszych uczestników. Tutaj ukłon dla Dariusza Gdyszkiewicza za pomoc w organizacji tej imprezy. Oczywiście też mamy puchar dla osoby, która złowi najwięcej szczupaków, bo też i taka jest przewidziana nagroda. Nagrodę tą funduje gmina Dobra. Czyli generalnie szczupaki powyżej 50 cm wszystkie liczymy, mierzymy i wtedy może na metry nam się uda zwyciężyć tutaj tą konkurencję. Cóż jeszcze, za rybę powyżej 15 kg jest nagroda pieniężna w wysokości 2,5 tysiąca złotych od pana Michała. Są też trzy nagrody po 1000 zł za szczupaki powyżej 10 kg. Także życzę połamania, życzę wielu nagród i... W razie pytań, proszę, słucham, czy coś jeszcze coś. Każdą rybę powyżej 50. Zgłaszam. Każdą rybę powyżej 50. Thank you.
Uwaga na wędki. Uwaga na wędki. Weź to wiosło. Weź wiosło. Mieliśmy go wałkować jak ten. Uczciwie, żeby było... 66? I pół? 66,5, nie wiem. Tak się mówimy. 66,5 cm. Nie ważymy. Nie, tylko długość się liczy. I na metry, tak? Na metry. Może tutaj do kamery weź go wypuść tutaj. Poczekaj, jeszcze zdjęcie zrobimy. W innym miejscu jest. Ujdź, idź. Pójdź. Pójdź. Jasne, że pójdziesz. Pierwsze miejsce w tamtego roku zobowiązuje. No tak, tak. A ten? Bo ten trochę za wolny. Powiem ci, że ten. Dużo ludzi było, to widzieli sobie. A tamto, kurzami, bo tam nikt nie dopływa. Tam na tych górkach 100%. No, przypłynę do ciebie, masz telefon, to dzwonię. No nie mam ten. Skórności takich. Nie no, folii już rozwijamy z łódki, to już. Tak, 66,5 cm jest na razie, jeszcze płynę po jedną rybkę. Aha. Nie mamy miarki. Ale ja mam miarkę, proszę bardzo. Bartek, możesz podać? W środku jeszcze blacha. Ale to tutaj waga akurat to nie gra roli, tylko jest. I Agnieszko zapiszesz może, tam jest długopis. Tam już jest tepeczka. To znaczy znajdziesz pana, bo jak nazwisko? Warkalewicz. Jak? O, jest następna ryba. Warkalewicz. Warkalewicz, dobra. Szukaj pana Warkalewicza. Z brzegu samego. Halo. A, jeszcze na początku. Ty, mogę za chwilę? No. Mogę za chwilę? Słuchaj, gdzie tu jestem? No. Sześćdziesiąt osiem. No. Jest to 8. No to dobrze. Tak, 68 to 68 przyjęliśmy. Aga, to zapisz z boku po prostu. Dobra. Jeszcze jedno. 68. Dobra. Pływ sobie, pływ. O, poszedł. Ty, no ja nagrodę przewidziałem dla kogoś innego, nie dla ciebie. No to sorry bardzo. Musisz coś wymyśleć teraz. Na co wziął? Na wahadło. Kurwa, to duże? Jest już momencik, oto. No momencik, momencik. Zaraz pokażemy. Fajnie, fajnie. Fajne, miło uczucie. Siadł. Z początku myślałem, że zielsko jest. Chyba nie ma, co? Co? A teraz bohatera. Nie mierzyłem go, wiesz? A masz wagę? Ale nie mam wagi. Nie ma na bank. Nie ma. Nie ma dychy. Z 8 kg, więcej nie ma. Ile hol trwał? Hol? Z 20 do pół godziny. Chodził trochę. Czyli dobrze się zaciął, nie?
na plecione, czy co masz? Na plecionce, na głębokiej wodzie, nie? Z takich, ze spadu z 3 na 7 metrów, nie? Ładny, ładny. Bartek, weź, mieć tam, rzucisz to? Bartek. No masz miarkę? Mam. Bartek, weź, nie wiem, albo tak. Andrzej mówi, on ma 87, 88 cm. 88 cm. 88. Dobra, to wypuść. Pokaż go. Ładnie. Pełny ikr. Pełny. No bo się nie wytarł jeszcze. Pierwszy raz w treningu nic, na gumę nic i na wahadło rzuciłem pierwszy raz, nie? Spadało i tak na... Fajnie, fajnie. Będziesz pisać na mieszko? Się telefon, no, Grzegorz Kopczyński. Czy się pamiętasz, jaki masz numer? No. Weź go na powietrz. Chcesz trochę. Chcesz go pompować trochę. Zaraz się nacenię. Dwóch. Sześć. Siódmy albo ósmy numer. Ósmy. Już jest, wpisany. Ósmy, nie? Ale jest w pijawkach cały. Jest pijawka, no będzie pijawka. Zmęczony. Nie dziwię się wcale. Hol, teraz otrzymałeś go na grawce. Musisz dać mu szansę. Za ogon go złapi, tak po pompu go trochę, wiesz? Tak strągać próbuję. No zaraz szybciutko sobie strzelał też. O tym endo. Chodź tu. Poszedł? Nie. Jak się wkurwi. Denerwuje się. Lapie i pójdzie. Ziemia wyciągnę ponad 12 kg. Co? Słuchego? Na żywca. Ale jak wlazł pod kładkę, zasiadłem na kładce, pętla się wycięła. I siedziałem na kładce, on stał pod kładką. Nie ruszył. Patrzałem na czubek, kiedy drgnie. 12 kg doszła do tego. Podkurzyłem, ruszył na środek, ale później przyszedł jak wolę. Ile? To jak go trzymałeś, no to jak? No sam się pewnie. Myślę, że tutaj pani burmistrz nam trochę porozdaje tych nagród, bo pan Michał niestety, ale obowiązki wzywały, więc musiał nas opuścić. Chciałbym poprosić wszystkich juniorów, którzy brali udział w zawodach. Czy są tacy? Chodźcie, chodźcie.
Wszyscy juniorzy, którzy brali udział, zapraszam. Po 5 przynęt dla juniorów. Tak. I sobie wybiorą. Mogę, właśnie mogę pozwolić na sobie tak, i sobie wiedzą, co jest potrzebne. Wiecie, co dla was najlepsze. Ale więcej juniorów nie ma, no chodźcie. Dobra, dajcie. To jest takie 3 przynęty, proszę bardzo. Zapraszam wszystkie kobiety, które brały udział w zawodach. A jest ich 10, tyle tutaj pomocnice mi... nie. Zestaw, tak. Zestaw, proszę bardzo. Brawo! Zapraszamy 0. Proszę bardzo. Czy są jeszcze kobiety może? Czy są kobiety jeszcze w tym po lewej stronie? Panie Andrzeju, po lewej stronie. Znaczy tak, kobiety jak będą jeszcze jakieś, to zapraszamy do nas tutaj do stołu, żeby nas zaszczyciły swoją obecnością. Chłopacy popatrzą sobie na piękne kobiety. Natomiast chciałem powiedzieć, że piąty Puchar Jeziora Woświn dobiegł końca. Sponsorzy nas coraz bardziej wspierają. Tutaj chciałem podziękować dla Darka Tyszkiewicza za ufundowanie tej pięknej statuetki i przynęt wędkarskich firmy HRT. Czy Darek jest może? Serdecznie Cię zapraszam tutaj, Darku. Pozwolę sobie, żebyś wręczył puchar za pierwsze miejsce. Chciałbym też poprosić pana Jurka, który reprezentuje gospodarstwo rybackie w Mińsku. Panie Jureczku, jest pan tutaj, może jedziesz? Tam jedna kobieta wypływa. To czeka tutaj, nic nie przepadnie, bo im pada. Pana Jurka nie widzę, ale to ja będę pełnił w takim razie honory tutaj gospodarza. Z racji tego, że mieliśmy zimę straszną w tym roku, szczupaki się niestety cały czas wycierają, więc wyniki są jakie są. Złowiono 6 wymiarowych szczupaków. Najmniejszy szczupak złowiony został przez Marka Buchce, to jest 50 cm. Czy jest może Marek? Pływa jeszcze. Jeszcze płynie. Panie Jurku, pana Artura Bomucika, który złowił 52,5 cm szczupaka. Gratuluję za złowienie takiej rybki. Proszę sobie wybrać zestaw 3 przynęt. Myślałam, że to na zadę idziesz. Nie. To lepiej być juniorem. Przynęty są ufundowane przez te 3. Gratuluję, Kasiu. Proszę sobie wybrać zestaw 3 przynęt. Trzecie miejsce, zapraszam Piotra Warkalewicza, który złowił szczupaka 68 cm. Gratulacje. Puchar to jest tutaj. Ufundowany jest przez Gospodarstwo Rybackie Miejskie. Panie Jurku, proszę o wręczenie pucharu. Wypłatę premię. Dyplom i nagroda poza koło ogrodka ponownego przez firmę Jackson. Drugie miejsce, zapraszam pana Kazimierza Arnistera, który rzutem na taśmę złowił szczupaka 70 cm. Gratuluję. Obręczenie do pucharu. Tak, i wędkę pani Jurku, proszę o obręczenie. Moje gratulacje. Pierwsze miejsce. Łowca szczupaka 88 cm. Brakowało bodajże kilo chyba 70 do tego, żeby dostał premię kolega Grzesiu Kopczyński 1000 zł za złowienie największej ryby. Zapraszam Grzegorz. Łyskę za zajęcie pierwszego miejsca. Gratulacje za taki wynik, który no niestety przy tej pogodzie no jest rewelacją. Proszę dyplom. Nagrodą jest łódka, która tam leży, ufundowana przez pana Michała Czerepaniaka. Także gratuluję. Łódkę możesz sobie odebrać. Dodatkowo Grzegorz złowił największego szczupaka, więc pani burmistrz, bardzo proszę o wręczenie tutaj statuetki, wędki oraz albumu. Tak.
gratuluję bardzo, bardzo serdecznie. Życzę dalszych wielu sukcesów. No to jest coś, taka ryba. Życzę jeszcze takiej ryby. Dodatkowo myślę, że fajna lektura, coś pięknego do obejrzenia i poczytania. Chcieli Miejskiego Centrum Wędkarstwa podziękować Wam wszystkim za to, że chcieliście nam uczestniczyć w naszej imprezie. W imieniu tutaj pana Michała chciałem podziękować za sponsoring dla Darka, za firmy HRT, który zechciał nas wesprzeć tej imprezy. Pani burmistrz za to, że gmina Dobra zechciała też nas tutaj pięknie wesprzeć i mam nadzieję, że co roku będzie nas wspierać. No i co? No, połamania kija w ogóle w sezonie i wszystkiego najlepszego życzę, tak? Spotkania zero. Oczywiście zapraszam zwycięzców tutaj do nas, do tego stołu, żebyśmy mogli sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie, a później wszystkich tutaj, żeby nam tutaj pan Jarek z Zachodniopomorskiego Wędkowania mógł uwieńczyć fajnie naszą